Witam serdecznie, dwa Grzeszki akwariowe kłaniają się. No cóż, długo mnie nie było na tym kanale, a postanowiłem wreszcie nagrać film z akwarium. Tutaj 1000 litrów, tak jak widać, możecie sobie obejrzeć wcześniejsze filmiki, bo już ponad rok to akwarium tutaj jest. Przepraszam za te przebicia, ale no niestety no, nagrywam akurat w dzień. Także możecie sobie ocenić, jak akwarium się rozrosło, jak zasłoniły kryptokoryny. No taki akurat miałem plan. Absolutnie tła w ogóle już teraz nie widać, może podejdę troszkę bliżej. Absolutnie tła już nie widać. Ryby się mają akurat tutaj bardzo dobrze. Próbuję wyłapać wszystkie tutaj żyworódki, mieczyki. No, średnio mi to idzie. Aby przenieść do akwarium 375 litrów. Tak, mam drugie akwarium. Właściwie dostałem je z powrotem od kolegi, no, który akurat z swoich tam prywatnych spraw nie mógł już trzymać akwarium. No i po prostu oddał mi to akwarium z powrotem. Ale na razie póki co pokazuję tutaj akwarium 1000 litrów. Który wykonał Przemek Wieczorek dla mnie. Może odejdę troszkę kawałek dalej, abyście w całej okazałości mogli zobaczyć. Jeszcze raz przepraszam za te przebicia, no ale niestety ściana południowa i tak niestety daje słońce tu cały dzień. A wieczorem, szczerze mówiąc, to już mi się nie chce nic nagrywać. Także jak widać, ryby mają się tutaj bardzo dobrze. Są te skalary, które miałem tutaj od samego, można powiedzieć, takiego początku, które tu wpuściłem. Żyworódek też jest tutaj znaczna ilość jeszcze. Neony, jak widać, nic im tutaj się nie dzieje. Są bardzo tutaj komunikatywne z innymi rybami. Dogadują się. A teraz widzicie, jaki jest tutaj burz, że po prostu tych ryb praktycznie nie widać. No nie widać ich po prostu, no są pochowane, ale jak widać stado neonów tutaj. Jest ich około 80 sztuk, plus minus coś tam się mogło wypisać. Ale w takim dużym gąszczu, w takim akwarium, no raczej trudno znaleźć. Także jak widzicie, akwaria są tutaj zarośnięte i o takie coś mi chodziło. Nie robiłem żadnych restartów, nie robię tutaj restartu. Planuję właśnie zwiększyć trochę liczbę anubiasów, które na początku mi tutaj troszkę chorowały. Jak widać, takie dziury się pojawiły. Ale rosną, rosną. Nie można nic powiedzieć. Tutaj widzicie, listko całkowicie jak gdyby dostało, ale są nowe liścia. A podejrzewam tutaj, że jakaś rybka mi tu je strasznie gnębi. No ale myślę, że akwarium zacnie już teraz wygląda, jest zarośnięte, o to właśnie mi chodziło. Tło praktycznie, chociaż jest przemalowane tam na kolor czarny, no praktycznie, no nie widać go. Tak, widać całe akwarium. W pełnej krasie jest zarośnięte. Korzenie tutaj, które naprawdę uwierzcie mi, jest ich tutaj mnóstwo. No po prostu zostały zdominowane przez te rośliny. Tam z tyłu też są anubiasy na korzeniach, ale niestety ich no nie widać. No nie widać ich niestety. Wszystko pozarastane. Ostrość lubi. Także jak widzicie, no akwaria są. Akwarium jest bardzo ładne. A propos akwarii, za chwilę wam pokażę 375. z żyworódkami i innymi rybami. I już jesteśmy przy akwarium 375 litrów. Tak jak widać, kupa molinezji moich, no ale także są i inne ryby. Kupa kirysów. Różne gatunki są. Także gubiki, edlerki. Glonusiów jest tutaj, no i mieczyki czarne,
które naprawdę zawsze chciałem mieć i tutaj jest ich też dość znaczna ilość. Tutaj akurat widzimy dorodnego samczyka, ale są też samice, a teraz może ich tak nie widać z przyczyny tej, że tu akurat Molinezja. Dużo dużych Molinezji są, a tu widzimy dwie samiczki, czarne mieczyki. Idealne, tak jak ja zapamiętałem z dzieciństwa. I zielone mam w tamtym akwarium, także można powiedzieć, że już mam wszystkie te podstawy, które chciałem mieć, czyli czerwony, zielony i czarny mieczyk. Czarnych jest naprawdę, no nie wiem jak tam u was w sklepach, ale u nas są nie do dostania czarne mieczyki. A ceny poszły tak w górę, że obecnie taki czarny mieczyk to może być wart koło nawet 20 zł. Młodzież tutaj też pływa. Rybki, powiem wam szczerze, no jakoś tu nie giną. Nie giną. Są bardzo fajne tutaj odmiany kirysów. Są pandy. I inne kirysy. Tak jak widzicie. Też kryptokoryna. Też ładne anubiasy. Z tym, że to akwarium nie jest aż tak mocno zarośnięte. Akwarium naprawdę bardzo fajne, jest wraz z moją starą szafką, którą właśnie kiedyś oddałem koledze. Teraz wróciła z powrotem do mnie. No akwarium dopiero świeże, bo można powiedzieć, ono tutaj jest od miesiąca u mnie, a może troszkę dłużej. No ale rozbija się. Jest tu też parę krewetek, które gdzieś sobie tam chodzą, łażą. Nie wiem, czy tu będzie widać taką jedną tutaj, no tak kiepska, bo, ale ujeźcie mi, że są krewetki. No i wcześniej powiedziałem, kupa młodych, a to są pewnie gubiczki jedlerka, które się tutaj mnożą. Wolałbym zwykłe, ale no cóż, tak dostałem te akwarium, przełożyłem tu tylko swoje molinezje, które mi się naprawdę bardzo ładnie rozpleniły. W tej chwili akurat przystopowały, ale to nie ma co się dziwić, nowe warunki. Wtedy były same, teraz w tej chwili są osobno. Priorytetem tutaj do mnie będzie rozmnożenie właśnie tych czarnych mieczyków. No i na bank przyjdzie jakieś kolejne akwarium, mniejsze. Liczyłem na taką jakąś małą kosteczkę, 40x40x40, aby właśnie rozplanować tą hodowlę mieczyków, aby one były osobno, odkładać samiczki do kotników i tego typu rzeczy. Tak jak widzicie, u mnie wszystko w porządku. No nie nagrywałem dość dawno. No ale niestety brak trochę czasu. Troszkę pochłonęło mnie inne moje hobby. Jak część ludzi wie, jestem zapalonym rowerzystą. Czasem nieraz jakieś zawody rowerowe, czasem dłuższe wyjazdy. Ale o akwaria, no niestety trzeba dbać. Trzeba dbać, nie rezygnuję z tego hobby. Raczej, tak widzicie tutaj kirysy te, no zapomniałem nam pomału już tych nazw. Ale mówię, dość dużo jest tutaj rybek. W akwarium się strasznie dużo dzieje. Co mnie akurat cieszy. Jak widzicie, przepiękne te samiczki są i te samce. Naprawdę są pokaźnych już rozmiarów. No nie jest to moja akurat zasługa, to zasługa kolegi, który mi akurat te ryby wszystkie oddał razem z akwarium, z całym osprzętem. Także na tym już będę kończył. Akwarium może nie jest zbyt ładne, nie jest zbyt może zarośnięte, tak jak 1000 litrów, ale mnie się ogólnie podoba. Także to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, hej!